To były ostatnie prace wykończeniowe. Od poniedziałku tężnia solankowa w Bochni jest już otwarta. Można z niej korzystać przez wszystkie dni tygodnia od godziny 10 do 21.30. Tężnia to mikroklimat, który leczy schorzenia górnych, ale i dolnych dróg oddechowych, podkreśla Jerzy Piwkowski, lekarz laryngolog, ale też balneolog wykorzystujący w procesie leczniczym naturalne surowce. A takim surowcem właśnie jest solanka. Aerozol solankowy, który tutaj nas otacza, powoduje, że jest zwiększone wydzielanie gruczołów śluzowych dróg oddechowych, co powoduje oczyszczanie dróg oddechowych z jakichś tam zanieczyszczeń, które inhalujemy powszechnie. A zatem wskazania są przy przewlekłych nieżytach dróg oddechowych, górnych i dolnych, przy astmie oskrzelowej, a więc dość szerokie wskazania. Specjaliści podkreślają, że dobrze jest w takim środowisku spędzić co najmniej 30 minut dziennie. Budowa tężni realizowana przez bocheński samorząd pochłonęła blisko 8 milionów złotych. Dużo, ale w ramach tej inwestycji powstało jeszcze sporo innych obiektów. Zakres tych prac, które zostały zrealizowane, wchodzi jeszcze kompleks boisk sportowych, które widzimy w sąsiedztwie. Boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne z poliuretanu do siatkówki, koszykówki i badmintonu. Poza tym plac zabaw podzielony tematycznie dla najmłodszych do najstarszych, jak również zielona siłownia i bieżnia. Z kompleksu sportowego zlokalizowanego w centrum miasta cieszą się szczególnie młodzi ludzie. Boiska te są przeznaczone dla młodzieży, najogólniej rzecz biorąc. Pierwszeństwo w korzystaniu będą mieć uczniowie, oczywiście w dniach, kiedy odbywa się nauka szkolna, czyli od września do czerwca. Wakacje to już będzie inna, odrębna sprawa. I właśnie ten okres wakacyjny, jak również godziny po 16.30 są ogólnodostępne. Już w chwili obecnej mają dokonane rezerwacje zawodnicy skupieni w Mosirze i w innych szkółkach piłkarskich i oni będą z tego mogli korzystać. Warto dodać, że na realizację całego kompleksu samorząd Bochni pozyskał blisko 4 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Tężnia na plantach salinarnych w Bochni to jeden z elementów rewitalizacji miasta. W planach jest także remont dawnych budynków, kuźni i lodowni. W sąsiedztwie tężni mamy dwa posalinarne budynki. Jak Państwo wiecie, też pozyskaliśmy na to dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2 milionów. Ogłaszamy w tej chwili kolejny przetarg i liczymy, że ten przetarg będzie już tym ostatnim, którym wyłonimy potencjalnego wykonawcę. Miasto chce zrewitalizować także pozostałą część plant salinarnych. Pomóc mają w tym pieniądze pozyskane z funduszy norweskich. Wniosek złożony przez Bochnię jest obecnie oceniany. Czy Bochnia otrzyma wsparcie, okaże się już niebawem.